Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na haul Mierzymy na żywo ze sklepu KiK. Będziemy sobie oglądać i potem ja będę przymierzać, a Wy będziecie też oglądać i oceniać ubrania, których wcześniej nie mierzyłam. Wszystkie są ze sklepu KiK, tak jak już powiedziałam. I tutaj tych rzeczy jest, niech policzę, bo nie jestem pewna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I zapłaciłam za te sześć rzeczy 260 zł bez kilku groszy, także myślę, że ceny są całkiem spoko. Jeżeli oglądaliście ostatni haul zakupowy ze sklepu KiK, gdzieś go Wam tutaj podlinkuję, może w opisie, no to on nie był zbyt udany i było tam kilka takich rzeczy, w których wyglądałam no tragicznie. Tutaj myślę, że tym razem będzie dużo lepiej, bo wybierałam rzeczy bardzo uważnie i nie ma tutaj takich jakichś szalonych rzeczy, wszystko jest raczej bardziej takie klasyczne, spokojne, zachowawcze, także jestem dobrej myśli. No i zaczynam Wam pokazywać, co tutaj sobie wybrałam. Pierwsza rzecz to prześliczna bluza w takim pudrowo-różowym kolorze i ona była dosyć tania, kosztowała 40 zł bez jednego grosza, z tym, że to jest rozmiar 38, ale ona wcale nie wypada taka duża. No i tutaj jest napis "There is beauty in simplicity", więc myślę, że taka, no, piękno jest w prostocie, prosta bluza różowa z napisem. Myślę, że będzie spoko i ona będzie na pewno bardzo cieplutka, bo tutaj od drugiej strony jest taki meszek, bardzo miły w dotyku, więc na zimę jak znalazł. Kolejna rzecz to prześliczna bluzka biała z takimi, chociaż to w sumie jest taka biel wpadająca może troszkę w ekry. Tak, to nie jest taka totalnie czysta biel. I tutaj mamy takie złote wzorki, które przepięknie się mienią. Mam nadzieję, że będę w nich wyglądała dobrze. I to jest rozmiar 36, ale z tego co widzę, wypada dość szeroka, więc mam nadzieję, że nie będzie masakrować sylwetki. Ja lubię bluzki, koszule, które są taliowane delikatnie, bo one wyglądają bardzo dobrze, a z takim fasonem bywa różnie, ale to się wszystko okaże, kiedy przymierzę. Kolejna rzecz to dżinsy. I one są też w rozmiarze 36. Mają tutaj takie ćwieki po bokach i w dół bez wykończenia. Ja ostatnio kupiłam sobie w KiKu spodnie szare i one bardzo fajnie leżały. Co prawda nie było rozmiaru 34, wydawało mi się, że one będą odrobinę za duże, ale ostatecznie okazało się, że są ok i że się wcale aż tak nie rozciągają, jak mi przeważnie rozciągają się dżinsy, więc jestem z nich bardzo zadowolona i mam nadzieję, że te też mi się dobrze sprawdzą. Mam nadzieję, że nie będą za duże, bo wydają się tutaj troszkę szerokie. Ja w ogóle nie wiem, jeżeli wiecie, dajcie mi znać, czy są dżinsy w rozmiarze 34 w KiKu, bo ja nie widziałam żadnych, więc podejrzewam, że chyba nie ma, że te rozmiary dopiero zaczynają się od 36. Trochę dziwnie, no ale chyba tak jest. Dajcie mi znać, jeżeli coś wiecie na ten temat. Kolejna rzecz to sweter w przepięknym żółtym kolorze. Słuchajcie, no to jest po prostu coś idealnego na jesień. Ja mam ochotę go założyć i iść do lasu, robić sobie zdjęcia w tej scenerii, gdzie liście już są żółte, pomarańczowe, brązowe. I nie, naprawdę kolor jest prześliczny. Rozmiar niestety 38, więc nie mój, bo te 36 już były wykupione i widać, że on wypada dość spory, ale wiecie, to jest taki długi kardigan, więc myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że on będzie na mnie dobry i że nie będzie widać, że jest za duży. Także zaraz się o tym przekonamy. Kolejna rzecz to rzecz, co do której nie byłam pewna i w sumie to jest chyba taka jedyna rzecz, nad którą się troszkę wahałam, bo jest to bluzka, która jest bardzo cienka, ma taki rudo-czerwony kolor, rozmiar 34 i ona kosztowała tylko 24,99, więc stwierdziłam, że ją wezmę, no i najwyżej oddam. Co przykuło moją uwagę, to tutaj ta koronka przy biuście i chciałabym po prostu zobaczyć, jak ona będzie wyglądała,
być może okaże się, że będzie bardzo ładnie kobieco podkreślała biust. Zaraz się o tym przekonamy. Troszkę mnie martwi to, że ten materiał jest bardzo cieniutki i może przez niego prześwitywać biustonosz. No i już ostatnia rzecz to bluzeczka czarna. Przezroczysta, prześwitująca, z żabotem, w sumie z dwoma żabotami tutaj po bokach. Tutaj ma też falbanki. To jest taka rzecz, którą koniecznie trzeba przymierzyć, bo nie mam pojęcia, jak ona będzie na mnie leżała. Bardzo lubię ten materiał, nie wiem, jak on się nazywa, taki, wiecie, przezroczysty, z takimi kropeczkami, nie wiem, jeżeli wiecie, jak on się nazywa, dajcie mi znać. No, wygląda bardzo elegancko i ona w ogóle była przeceniona, ale to już jest taka gotowa metka jakby z przeceną, więc nie wiem, czy tak naprawdę była przeceniona, bo właśnie wyrwałam metkę. Z 60 zł na 35. Ale metka jest od rozmiaru M, a to jest rozmiar S. Więc w ogóle coś mi się tutaj nie zgadza. Tu jest napisana cena euro 24,99. Coś tu jest namieszane. No dobra, słuchajcie, przymierzam wszystko po kolei, a Was bardzo proszę o to, żebyście w komentarzach dawali mi znać, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, jak wygląda w poszczególnych rzeczach i czy Wy byście sobie coś kupili z tych rzeczy, czy coś Wam wpadło w oko, koniecznie dajcie mi znać. Mam już na sobie pierwsze dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o tą bluzkę, to ona jest naprawdę bardzo elegancka. Myślałam, że będzie taka bardziej na co dzień, ale jednak te złote wzorki robią robotę i ona jest bardzo, bardzo elegancka. Wiecie co, nawet taka powiedziałabym na święta, na Wigilię. Myślę, że bardzo dobrze by się sprawdziła z jakąś spódnicą albo oczywiście spodniami, jak kto woli. Nie, jest naprawdę bardzo fajna. I myślę, że ją sobie zostawię. Włożę ją sobie jeszcze tylko do spodni, żebyście widziały, jak wygląda po prostu, jak jest włożona. No i też, żebyście zobaczyły te spodnie. Szkoda, że nie można rękawków podwinąć tak do 3/4. Gdyby były podwinięte, to na pewno wyglądałyby bardzo fajnie, ale niestety tutaj nie ma tych paseczków, którymi przyczepia się rękaw. Ogólnie spoko. Myślałam, że ten fason będzie jakiś taki, no, robił taki kwadrat z figury, ale nie jest źle, jest ok. Natomiast jeżeli chodzi o spodnie, no to one leżą idealnie, leżą jakby szyte na mnie i naprawdę są świetne, zostawiam je sobie. Nie wiedziałam, że w Kiku można kupić takie fajne dżinsy. Właśnie ostatnio dopiero mi się udało w jednym z poprzednich holi zakupowych z Kika. Pokazywałam te spodnie i byłam z nich bardzo, bardzo zadowolona. Nadal jestem, często w nich chodzę i te też są fajne, także te też zostawię. Założę sobie od razu ten żółty sweter. Chociaż nie wiem, jak on tutaj będzie pasował do tej bluzki. No tak, ujdzie w tłoku. Ostatnio ktoś mi pisał, pytał, czy mam długie ręce. Nie, ja nie mam długich rąk. Nie, ja właśnie jestem niska i nie mam wcale długich rąk. Nie, no on jest za duży. Ale szkoda, bo jest fajny. W sumie nawet całkiem spoko wygląda z tą bluzką. Właśnie w takim połączeniu ta bluzka już zyskuje takiego bardziej codziennego charakteru, już nie wygląda na taką elegancką. No i w sumie no nie dziwię się, że te eski były wykupione, bo on jest fajny, ale rękawy musiałabym nosić podwinięte. Nie, zdecydowanie wolałabym, żeby był mniejszy, ale słuchajcie, kolor jest naprawdę przepiękny, taka żółty, wpadający lekko w musztardowy, piękny. Także no szkoda, żałuję. Ale będę go musiała oddać przez te rękawy w sumie. A może te rękawy we wszystkich są takie długie, bo aż trochę przesada. Może po prostu tak były szyte. No, może Eska nawet nie miałaby dużo krótszych tych rękawów. Nie wiem, jeżeli będzie Eska, to przymierzę sobie w sklepie i zobaczę. No powiem Wam szczerze, że w tej bluzeczce nie pokładałam jakichś mega wielkich nadziei, ale bardzo mi się ona podoba. I wiecie co? Mam wręcz wrażenie, że wyszczupla sylwetkę, że figura wygląda na taką bardziej smukłą i nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane.
bo przecież to jest kolor czerwony, który normalnie pogrubia. No a jednak jak widać, warto dawać niektórym ubraniom szansę, bo mogą zaskoczyć. W ogóle jest bardzo miły w dotyku. Materiał nie prześwituje, a tego się obawiałam, także myślę, że ją sobie zostawię jak najbardziej. Tym bardziej, że zobaczcie, fajnie ten kolor pasuje do koloru jeansów. Więc tutaj już mamy taki bardzo ładny zestaw na co dzień. Różowa bluza, tak jak przypuszczałam, jest cudowna, uwielbiam ją. To jest miłość od pierwszego wejrzenia i rzeczywiście bardzo fajnie leży, mimo że to jest rozmiar większy niż noszę normalnie, ale myślę, że wygląda całkiem spoko. Gdyby była mniejsza, wyglądałaby pewnie gorzej. Teraz w ogóle zauważyłam, że ona ma tutaj dwie kieszonki, także w ogóle super. Mega mi się podoba. No i tutaj te paseczki mają taki delikatny srebrny brokat gdzieniegdzie i to też tworzy taką przeuroczą całość. Myślę, że nawet pasuje mi bardzo taki kolor i troszkę mnie odmładza, także jest dobrze. I na pewno tą bluzę sobie zostawiam. Już mi jest w niej gorąco, ona naprawdę grzeje. Super, zobaczcie, tutaj jest taki, ten taki maszek. Bardzo miły w dotyku. Idealna bluza na zimę. Naprawdę polecam. No i przyszedł już czas na ostatnią rzecz i tutaj szczerze mówiąc nie wiem, co mam sądzić o tej bluzce. Niby jest fajna, niby wygląda uroczo, ale jednak jest całkiem przezroczysta, więc stanik prześwituje i nie podoba mi się w ogóle ten efekt. A z drugiej strony, gdybym założyła pod nią czarną bluzkę na ramionczkach, no to już by chyba w ogóle tego efektu nie było, chociaż może. Wiecie co, ja jeszcze założę i zobaczymy, jak to wygląda. Dajmy jej szansę. Założyłam pod nią zwykły czarny top i myślę, że jednak jest teraz spoko. Dajcie mi znać, co o niej myślicie. No mi się wydaje, że jest ok. Sam stanik nie, totalnie nie. Wyglądało to naprawdę strasznie tanio i wulgarnie. Ale teraz chyba jest ok. W sumie ona mogłaby już mieć tutaj wszyte coś, jakąś taką czarną wstawkę od razu. No dajcie mi znać, co o niej sądzicie. Czy te falbany tak troszkę nie poszerzają tutaj? Nie wiem. To jedna z tych rzeczy, do której chyba musiałabym się przekonać, więc tak naprawdę nie jestem wam w stanie powiedzieć teraz, czy ją sobie zostawię, czy ją oddam. Kosztowała tylko 35 zł, ale czy ja będę w tym chodzić? Nie wiem, tutaj jakoś tak... Jakoś ona mi tak trochę smutno wygląda, mimo że jest zdobiona tymi falbanami, to no nie wiem, co o tym myślę, dlatego koniecznie dajcie mi znać. No i dobra, ja już będę kończyć, bo pokazałam wam wszystkie rzeczy. Dajcie mi też znać o innych rzeczach, tak jak już mówiłam wcześniej, piszcie, co wam się podoba, co nie, w czym dobrze wyglądam, a w czym nie. No i bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną w kolejnym filmiku. Jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I dzisiaj już żegnam się z wami, do zobaczenia, pa, pa!